Hugo Valeant, Tom Chilton, Rob Huff, Thiago Monteiro, Gabriele Tarquini, Tom Coronel, Norbert Michelis, Ivan Müller, Sebastian Loeb i Pechito Lopez. Tak wygląda ustawienie czołówki na polach startowych przed drugim wyścigiem WTCC na torze w Macao. Jest to ostatni wyścig tego weekendu, ostatni wyścig tego sezonu, no i ostatni wyścig w ogóle WTCC na torze w Macao według najnowszych informacji. Popatrzmy już start wyścigu. Bardzo dobry start Roberta Huffa, który tam próbował wyprzedzić Hugo Valeant. Monteiro fantastycznie wszedł pomiędzy dwa Chevrolety, pomiędzy Hugo Valeant i Chilton. I to Thiago Monteiro dość niespodziewanie jest liderem. Co ciekawe, doszło do tego nie tuż po starcie, a tam po kilkuset metrach. I teraz popatrzmy, jak to będzie wyglądać na jest Mandarin Oriental, pokonany w miarę bezkolizyjnie. Nie mieliśmy tutaj żadnej kolizji. I teraz najbardziej dramatyczny chyba moment tego wyścigu. Za chwilę popatrzmy, hamowanie przed zakrętem Hotel Lisboa i błąd Hugo Valeant. Szczęśliwie udaje się tam uniknąć kolizji z jednym z rywali, który bardzo blisko tam się znalazł. Thiago Monteiro na prowadzeniu. Co się dzieje z Tarquinim? Nie ma go. Czy Tarquini w końcu wystartował, czy nie? Nie mamy Gabriele Tarquiniego w stawce. A więc Valeant przed stracił pole position i chyba już nie wygra tego wyścigu. Będzie mu bardzo trudno w każdym razie. Monteiro na prowadzeniu, Valeant, Huff, Müller, Michelis, Chilton, Coronel, Lopez i Ma oraz Loeb. Tak to wygląda. Świetny start Iwana Müllera, który awansował z ósmego pola na czwartą pozycję. Natomiast bardzo zachowawczo na trzecią już w tej chwili, tak, na trzecią pozycję. Natomiast bardzo zachowawczo wystartowali Lopez i Loeb, którzy no prawie że nie poprawili swoich pozycji startowych. Monteiro wciąż na czele. No chyba mało kto oczekiwał, że Monteiro z czwartego pola tak szybko obejmie prowadzenie, ale najwyraźniej Valeant i Chilton nie wystartowali nie najlepiej. Valeant chyba skupił tam się po lewej stronie toru na obronie prowadzenia przed Robem Huffem, który był wyraźnie szybszy tuż po starcie. Próbował go wyprzedzić to z lewej, to z prawej strony i wszyscy zapomnieli chyba o Monteiro, który perfekcyjnie tam wykorzystał moment zawahania, ten moment nie najlepszego startu. I popatrzmy, teraz jest powtórka tego niefortunnego manewru Valeant. Hugo Valeant z o mały włos nie zaliczył kolizji z Ivanem Müllerem, który wszedł tam po wewnętrznej w zakręt Hotel Lisboa, czy też mówiąc krótko Lisboa, bo czasami taka nazwa jest również używana. Monteiro przed Huffem i Müllerem. Müller na trzecim miejscu, no bo zdębiałem, bo już można było się obawiać, że zabraknie Citroena na podium, ale jest szansa, że nie zabraknie mimo wszystko teraz. Ależ poszedł Huff. Huff na drugim miejscu za Monteiro. No i nieprawdopodobnie szybka jest ta łada. Monteiro przed Huffem i Müllerem. No któż by się spodziewał, że tak będzie wyglądać czołówka na drugim okrążeniu tego wyścigu. No właśnie, Huff cały czas, tak jak zapowiadał, albo zaparkuje w ścianie, albo wygra. No zobaczymy, pedal to the metal, to absolutnie teraz w wykonaniu Roberta Huffa. Tam prawie nie ma hamowań na tej długiej prostej. Van Miller chyba przeczeka to szaleństwo z przodu. Lopez tymczasem wyprzedził Toma Chiltona, którego zapowiedzi niestety się nie ziściły. Pogubił się trochę Tom Chilton na dojściu właśnie do zakrętu Lisboa i spadł już dosyć daleko, czyli na pozycję siódmą. Coronel ósmy, ma Morbidelli Loeb 11 dopiero. Zatem no niestety ten drugi wyścig nie układa się absolutnie po myśli Sebastiana. Zresztą mówił już, że no tor jest fajny, tylko tutaj właściwie nie ma gdzie wyprzedzać i chyba już po prostu myśli o tym, żeby do mety dojechać. No a wielkie brawa dla
Monteiro, widzieliśmy w wyścigu numer 1, że był bardzo żywotny, próbował wyprzedzić Tarquiniego, próbował polepszyć swoją pozycję. No i tutaj też wykorzystał chyba fakt, że Honda jest o 20 kg w tym wyścigu lżejsza od Chevroleta i pięknie poszedł środkiem. Zostawili mu po prostu miejsce i Chilton, i Wallon, i wykorzystał to Monteiro bezbłędnie. Popatrzmy tam z tyłu, Michelis na czwartej pozycji. Zatem no, jest to bardzo dobry weekend dla węgierskiego kierowcy, no bo przypomnijmy, to jest rywalizacja o najlepszego, miejsce najlepszego wśród Hond. Właśnie ta dwójka w tej chwili tylko się liczy, kiedy nie mamy Gabriela Tarquiniego, który jednak nie zdecydował się na start. Monteiro przed Hafem Müllerem, Michelis, Valenti, Lopez na kolejnych pozycjach. No na pewno Lopez, na pewno Valenti, Chilton, przepraszam, a więc kierowcy startujący z dwóch pierwszych linii nie tak wyobrażali sobie początek tego wyścigu. Teraz próba ataku w wykonaniu Müllera, ale bardzo sprytnie Haf teraz nie dał się podejść. Utrzymał się tam na wewnętrznej, na hamowaniu przed zakrętem Lisboa i utrzymał drugą pozycję, ale w tej chwili Haf raczej już musi bronić drugiej pozycji niż atakować pozycję lidera. Pół sekundy przewagi Thiago Monteiro, który prowadzi w tym wyścigu. Przypomnijmy, Monteiro jeszcze nie wygrał w tym sezonie ani razu. Jest jedynym kierowcą, nie, przepraszam, Tarquini ma na swoim koncie zwycięstwo, Monteiro jeszcze nie. Michelis również jeszcze ani razu nie wygrał w tym sezonie, chociaż dwukrotnie był drugi, jeszcze dwa razy stawał na podium, zajmując trzecie miejsce. A Monteiro jeszcze bez zwycięstwa. No i najwyraźniej postawił wszystko na jedną kartę na starcie tego wyścigu. Wystartował fantastycznie. Naprawdę był to, w ogóle Andrzeju, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, był to niezwykle interesujący początek wyścigu. Chyba jeden z najciekawszych w tym sezonie. Tak, dobry start Monteiro. Świetny start także Ivana Müllera. Błąd Wallon, który no, zbyt zapalczywie podszedł do zakrętu Lisboa, bo mógł jednak troszeczkę poczekać. Słowem, rzeczywiście działo się, no ale teraz Wallon musi uważać, bo tuż za nim jest Lopez na szóstej pozycji. Ciasno tam Morbidelli przed Thompsonem na miejscu 11. Thompson 12. Lep awansował na pozycję 10, wyprzedzając właśnie Morbidellego. No i zobaczymy, Monteiro, tak jak to prowizorycznie wyliczyliśmy, miał 3 punkty straty do Michelisa w łącznej punktacji mistrzostw. Teraz jedzie po zwycięstwo, po 25 punktów. Michelis czwarta pozycja, zatem to będzie punktów 12. No i to by znaczyło, że czwarty w łącznej punktacji sezonu 2014 będzie jednak Thiago Monteiro, czyli obroni pozycję, z którą przyjechał tutaj do Makau. Szkoda Gabriele Tarquiniego, nie dogoni go tak czy inaczej Tom Coronel. No a popatrzmy, jak to wygląda. Chilton jest przed Coronelem w tej chwili i jeszcze jeden atak Müllera i znowu się nie dało. Bardzo mądrze broni się Robka, ale przecież to stary wyjadacz. Tak, oczywiście, troszkę już chyba zapomnieliśmy, ale przecież to jest były mistrz świata i tego mu nikt nie odbierze, tego nikt nie zmieni. Rob Huff zdobył tytuł mistrza świata w sezonie 2012, tak, 12. A więc jest to bez wątpienia świetny, znakomity, niezwykle doświadczony kierowca. Tak jest, w sezonie 2012 Rob Huff był mistrzem świata. I w tej chwili, w tym sezonie, no, wyraźnie słabsze auto, słabszy zespół, ale i tak jedno zwycięstwo, przypomnijmy, w tym lekko zwariowanym wyścigu numer 2 na torze w Pekinie. A te
teraz popatrzmy, kamera pokładowa Petito Lopeza, szóste miejsce Argentyńczyka, nowo kreowanego mistrza świata, 5,5 sekundy straty do lidera tuż przed nim Hugo Valeon. Piąte, szóste miejsce, w tej chwili widzimy ten biało-żółtawo-zielony Chevrolet z numerem 7, to jest Hugo Valeon, tuż za nim Petito Lopez. Chevrolet i Citroen na piątej i szóstej pozycji, tuż za Lopezem Chilton, potem Coronel, Ma i Lev, a więc Lopez pomimo trudnej sytuacji, no wiadomo, start z 10 pola, szczególnie w takim wyścigu jak na takim torze jak Macao, praktycznie wyklucza możliwość walki o zwycięstwo. No i tutaj raczej też nie będzie walczył o zwycięstwo Lopez, ale i kręci się, czy to Morbidelli, tak jest, Gianni Morbidelli, i zobaczmy, prawdopodobnie będzie, jest na pewno żółta flaga, czy będzie samochód bezpieczeństwa, zaraz zobaczymy, czy też uda się w miarę szybko i bezkolizyjnie usunąć samochód włoskiego kierowcy, który jechał na 12 pozycji z toru. Nie widzieliśmy, czy zrobił to sam z własnej woli, czy też został przez kogoś tam potrącony. Zaraz powinniśmy to zobaczyć. Na razie żółta flaga w trzecim sektorze. To był zakręt Rybaków, tak, Andrzeju? Tak, a tymczasem Lew wyprzedza Coronela na dojściu do zakrętu Lisboa. A zatem jednak wykorzystują kierowcy Citroena prędkość ogromną swoich aut na tym jedynym odcinku, gdzie wyprzedzanie jest możliwe. Tymczasem już popatrzmy, to chyba było z własnej woli, tak jest. Chyba tak, uciekł tył samochodu, chyba że go tam potrącił. Ale chyba był za daleko, Tom. Ale tego nie widzieliśmy. Dominik Greiner kręci głową z niedowierzaniem, czy też z rozczarowaniem. Nigel Orrany, jak się nazywa ten inżynier? Momencik, pamiętam, że ma na imię Nigel. Kiedyś leciałem z nim samolotem, siedzieliśmy tuż obok. On był jeszcze wtedy w Seacie, przypomnę to sobie. I mam nadzieję przynajmniej. Wiemy na pewno, że ma na imię Nigel. Był kiedyś głównym inżynierem w Seata jeszcze za czasów Jaime Puiga. A teraz wracamy na tor. Piąte okrążenie, za chwilę półmetek wyścigu. No widzą Państwo, że z tyłu tam są już przygotowania do akcji. Sebastian Lew rozochodził się bardzo. Jest tuż za Tomem Chiltonem. No a jednocześnie Lopez cały czas wywiera presję na Valeon. Widzieliśmy już przy wejściu właściwie w ten zakręt Rybaków, że Valeon troszeczkę doznał uślizgu, a zatem chyba Petito Lopez będzie próbował wykorzystać to nękanie psychiczne, to molestowanie młodszego rywala w Chevrolecie, żeby awansować na piąte miejsce. Tymczasem Norbert Michelis, można powiedzieć, że całkiem spokojnie na tej swojej czwartej pozycji podróżuje. Marcin Kła ma Chińczyk na 10 pozycji, za nim dopiero teraz, a więc daleko, James Thompson. Lopez pokazuje, że jest szybki. Mandaryna przejechali niesłychanie mocno i zobaczymy teraz atak Sebastiana Lewa i wyprzedzi Chiltona, tak, i Marcin Hua teraz Coronela atakuje. Coronel próbował kontry, nie udało się, jeszcze dociska go do bandy, ale jednak świetnie, cóż to znaczy doświadczenie, Coronel odzyskał pozycję, a więc Marcin Hua musiał bardzo mocno hamować się tam na zakręcie Lisboa i tam Coronel zdołał na dojściu do kolejnego zakrętu, ale mieliśmy dwa ataki jednocześnie w tym samym miejscu, postraszył Coronela Marcin Hua, ale potem leciutko przestrzelił ten zakręt i zmieścił się odważnie
przy bandzie Tom Coronel. No mamy wreszcie emocje, teraz jeszcze tylko czekamy, aż Lopez poradzi sobie z Walont. Czy tak będzie? Zobaczmy. Misza Kozłowski tymczasem już w alei serwisowej. No wielki pechowiec. Można powiedzieć, że czekał na samochód dla siebie najdłużej. Dostał go praktycznie tuż przed pierwszym wyścigiem edycji 2014. Potem no szczęście w Marrakeszu w tym zwariowanym wyścigu. Piąta lokata, a później kraksy, defekty, przede wszystkim defekty jego auta. Mimo to cała trójka kierowców Łady jest potwierdzona na przyszły sezon i także Misza Kozłowski będzie jeździł nową Vestą. Zobaczymy, jak to pójdzie. Piąte okrążenie na torze w Macao dobiega końca. Hugo Valeant cały czas na piątej pozycji, tuż przed Lopezem i Loebem, a więc za Valeant dwaj kierowcy Citroenów i Tom Chilton. Tiago Monteiro powiększa przewagę, bo Huff jest zajęty bronieniem drugiej lokaty. Zatem można powiedzieć, że jest wielka szansa na to, aby Tiago Monteiro wreszcie w tym sezonie wygrał. I wtedy będziemy mieli 10 kierowców, którzy stanęli na najwyższym podium, na najwyższym stopniu podium w tym sezonie. Podobnie zresztą było rok temu. 10 kierowców również wygrało. Popatrzmy, bo znów się przymierza Iwan Miller, ale na tym wyboistym hamowaniu Robcow daje sobie jednak radę. W 2012 roku mieliśmy tylko 6 triumfatorów różnych w całym sezonie na 24 wyścigi. Podobnie było w 2011. W 2010 7, przypomnijmy, że to była era Chevroleta, który nie pozostawiał złudzeń. Błękitna armada robiła, co chciała. 10 kierowców także zwyciężało w sezonie 2009, a rekordowa liczba w 2008 to 13 zawodników, którzy zaznali smaku zwycięstwa w 24 wyścigach. No i ta liczba 9 zwycięzców w tym sezonie może być się wydać na pierwszy rzut oka nieco zaskakująca, prawda? Bo przecież wydaje się, że dominacja Citroena jest tak bezprzykładna. Dawno takiej nie było w wykonaniu żadnej firmy, żadnej marki. A tymczasem pomimo to jednak, no ale tak, jak zawsze, diabeł tkwi w szczegółach, bo 9 zwycięstw do tej pory ma José María López, 10 już, 4 Miller, 2 Loeb i po jednym zwycięstwie Tarquini, Chilton, Morbidelli, Benani, Huff i Matching Hua. No i teraz prawdopodobnie będziemy mieli kolejnego zwycięzcę, którym będzie Tiago Monteiro. Inżynier, który mi nie dawał spokoju, Nigel Clyde, przypomniałem sobie, bo chyba nie mógłbym usnąć gdzieś tak koło 8 rano, gdy wrócimy do domu po tym programie, a więc Nigel Clyde, człowiek, z którym rozmawiałem kiedyś przez cały lot, już nie pamiętam, z Frankfurtu dokądś na jakiś europejski wyścig. Wielu bardzo ciekawych rzeczy się dowiedziałem wtedy, no tylko problem polega na tym, że to było jakieś, już nie wiem, z 80 lat temu chyba, a więc były to zupełnie inne samochody, zupełnie inna epoka. Ósme okrążenie wyścigu teraz na torze w Macao. I Matching Hua w barierze i to jest chyba znowu, nie, to nie jest Fisherman's. To jest, nie Arbent, zaraz spróbujemy, to jest ta szeroka partia. To mogła być Fisherman's w sumie. Mógł być w sumie, zaraz zobaczymy. Jest to w trzecim sektorze. Tutaj zobacz, Andrzeju, jak zwisają te paki złowieszczo. No ale do tej pory Hotel Lisboa najwyraźniej cieszy się dużym respektem ze strony kierowców, bo nic zupełnie się tutaj nie działo. Jedynie Hugo Valeant popełnił błąd. I popatrzmy, tak, jednak Fisherman's. To na rybaku znowu wypadł z toru Matching Hua. No ale tutaj obsługa toru chyba ma już doświadczenie w szybkim usuwaniu samochodów z toru.
Maciej Kła poza torem, w tym samym miejscu, gdzie Gianni Morbidelli. Co do przyszłego sezonu, no jest taka spekulacja, że Maciej Kła będzie kierowcą zespołu klienckiego wystawianego przez team Sebastian Loeb Racing. Dwa samochody, dwa Citroeny Serize mają być w przyszłym sezonie dołączone do trójki aut fabrycznych. No i być może w całym sezonie zobaczymy właśnie pod egidą Sebastiana Loeba, jego zespołu, młodego chińskiego zawodnika. Oczywiście sam Sebastian Loeb również zostaje na przyszły sezon. No jedyne wątpliwości, ależ teraz Rob Huff tutaj troszkę za szeroko pojechał, czyżby zaczęły mu się kończyć opony. No jest, zobaczymy. Zobaczymy, mamy teraz Melko, zjeżdżamy w dół. No i jeżeli to prawda, to być może Iwan Miller wywrze dużą presję na końcu tego zjazdu, czyli znowu na wejście do Fisherman's. Szapowałow, Wiktor Szapowałow ma większe emocje niż podczas jazdy z Aleksandrą Legui. No chyba tak. Zdecydowanie. No jeśli, no tak, bo to musi być teraz żółta flaga, więc Miller tutaj nie może wyprzedzić. Tak jest. Nie może wyprzedzić Roba Huffa i to jest dobra wiadomość, jako że za chwilę będzie ostatnie okrążenie. Już trzymają wszyscy kciuki w zespole Łady, bo trzeba przyznać, że no byłby to bardzo ładny koniec sezonu Łady Grand. Chociaż ja powiem ci, Andrzeju, szczerze mówiąc, wolałbym się przejechać taką Alfą 4C, nawet cywilną. Bez Aleksandry. Bez Aleksandry chyba tak. Naprawdę, a ona stara się jak może, dziewczyna. Ostatnio na swoim Twitterze wystawiła zdjęcie z osiołkiem, nie Porfirionem, ale ona to nazywa i Super Dunky. I mamy samochód bezpieczeństwa. Tak, ona nazywa to Super Dunky, czyli Super Osioł, a Rosjanie piszą po prostu Oslik. I na Twitterze, który posiada Oslik, są bardzo różne, ale w większości nieaktualne wpisy. Co ciekawe, Oslik, czyli ten osiołek, jest ubrany w koszulkę, zgadnij, Łukoila. Ciągle jeszcze Łukoila. Byłem bardzo zdziwiony. Tymczasem Maciej Kła na piechotę wędruje do alei serwisowej. No i co? Mamy powiększony oczywiście dystans o jedno okrążenie, czyli myślę, że od razu na końcu tego okrążenia samochód bezpieczeństwa zjedzie. I jednak to ostatnie okrążenie będzie okrążeniem wyścigowym. No i będzie tutaj bardzo ciekawie, czy Michelis obroni się przed walą, czy Lopez, który przecież dojedzie tuż za tylnym zderzakiem Igo Valont, też wykorzysta atak. No tak to było, zupełnie pojechał prosto Maciej Kła, widocznie troszkę przedobrzył. No ta presja wywierana przez rywali na mniej doświadczonych kierowcach tu na tym bardzo szybkim zakręcie przynosi skutki. Mocne uderzenie, ale szczęśliwie przy sporej szybkości, ale szczęśliwie bariera była tam osłonięta taką specjalną miękką strukturą, która ma na celu właśnie zneutralizowanie skutków takiego czołowego uderzenia, zresztą każdego uderzenia, no ale takie czołowe jest najgroźniejsze. No i tutaj właśnie ta struktura najprawdopodobniej z opon po prostu przesłoniętych specjalną folią sprawdziła się, spełniła perfekcyjnie swoje zadanie. Co ciekawe, ten samochód bezpieczeństwa został wysłany na tor, gdy akcja usuwania samochodu chińskiego kierowcy z toru praktycznie, no prawie już dobiegała końca, więc wydaje mi się, że można było uniknąć tego samochodu bezpieczeństwa. Może chodziło o pokazanie pięknej czerwonej Alfy, bo cieszy oczy ten samochód. Że zespół sędziowski dmucha na zimne, bo mieliśmy tutaj te dwa pojedynki, prawda? Millera, który naciskał na Huffa i Lopeza naciskającego na Valeont, więc może bano się, skoro tak wyjechał z toru najpierw Morbidelli w tym miejscu, a potem ma, że jest tam być może troszkę za ślisko i przy tej determinacji zawodników może dojść do kolizji z autem Maciej Kła i także personelu, który go usuwa. A teraz Alfa 4C już za chwilę zjedzie do boksów i będziemy mieli jeszcze dwa okrążenia ścigania, prawdziwego ścigania na torze w Macao. Popatrzmy. No i Iwan Miller od razu sprytnie próbował, ale przedobrzył. Może stracić jeszcze pozycję na podium na rzecz Michelisa, chociaż teraz
teraz chyba troszkę odjedzie Michelisowi. Trzeba pamiętać o tym, że mogły wystygnąć opony, mogła spaść temperatura opon podczas tego okrążenia za samochodem bezpieczeństwa. Mandarin pokonany bez problemów, teraz Lisboa po raz przedostatni. Ależ Valente poszedł jak szalony. Wyprzedził Michelisa. Tak, a więc dość niespodziewanie Michelis traci czwarte miejsce na rzecz Hugo Valente, który awansował nam tutaj na czwartą pozycję. Przed hotelem Lisboa mamy metę pierwszego sektora, meta drugiego sektora zaraz za zakrętem Melco na początku tej szybkiej partii. I Hugo Valente w tym właśnie Chevrolecie, powrót na czwarte miejsce, no chociaż to i tak nie będzie wynik marzeń dla francuskiego kierowcy po starcie z pole position. No dość wolny jest Honda Michelisa po tym restarcie. Ewidentnie nie może utrzymać koła, jakby powiedzieli kolarze Francuzowi. No ale z tyłu Pecito Lopez chyba też już zrezygnował z akcji na tym ostatnim okrążeniu, na przedostatnim okrążeniu. I chyba tam się niewiele będzie działo. No skorzystał na tym Thompson, który dojechał do Toma Coronela, który na dziewiątej pozycji podąża za Chiltonem. No a Exter na miejscu 11, znowu najlepszy w TC2 i znowu przed Renem Unich. Jakieś żółte flagi tam widzieliśmy. Nie, ale one ciągle tu powiewają w tym miejscu przed Melko. Znaczy powiewają, są nieruchomo. Są nieruchomo, tak, tak. Zwróciłem tak, na to uwagę w kwalifikacjach. Być może tam parę kropelek oleju, może jakaś śliska nawierzchnia w każdym razie. Ale to taka żółta karteczka. Uwaga! Albo tak. Taki uwaga, ostry zakręt. Taki. Ostry zakręt, niebezpieczny zakręt w prawo. Co się stało? Co się stało? Thiago zrobił błąd i Rob Huff jest liderem. Coś niewiarygodnego. My się tu zagadaliśmy o żółtych flagach. Przebita opona chyba. Lewy przód czyżby? No nie, niewiarygodna historia. I zamiast zwycięstwa Thiago Monteiro będziemy mieli drugie w tym sezonie zwycięstwo Łady i drugie zwycięstwo Huffa. Michelis wyprzedza teraz Thiago Monteiro. Nieprawdopodobna historia, ale szpech. No to przez tego Chińczyka można powiedzieć. Gdyby nie to, najprawdopodobniej byłoby zwycięstwo. No, błąd Huffa chyba też. Dlaczego kamera się nie obróciła? No, utrzymał to pierwsze miejsce, ale było bardzo blisko bariery. No i teraz Miller chyba da z siebie wszystko, zrobi wszystko, aby wyprzedzić Roba Huffa i spróbować wygrać ten ostatni wyścig. Popatrzmy, traci kolejne miejsca teraz Thiago Monteiro, ależ niesamowity pech Portugalczyka. No i Valente będzie na podium. I Valente będzie na trzecim miejscu, tak, bo wyraźnie jest przed Michelisem, który raczej nie da rady go dogonić, sam musi się bronić przed Lopezem. No a ta ostatnia szeroka prosta pojedynek Huffa i Millera już nas rozgrzewa do czerwoności. No ale poczekaj, bo jeszcze trzeba pokonać Donę Marię i zakręt Melko, bo teraz przez Maternity podążają kierowcy, mamy jakieś nawet problemy. Kamera jej nie wytrzymała. Tak, kamera nie wytrzymała tego pędu najwyraźniej, ale już jest chyba wszystko w porządku. Ostatnie okrążenie wyścigu Rob Huff przed Millerem i Monteiro. I Valente. I Valente, przepraszam, tak, i Valente. Monteiro już na dalszej pozycji. Puk, już zapukał do Roberta Huffa i Van Miller, ale Huff utrzymał się w linii jazdy. No i zobaczymy, czy ten wyścig tak się zakończy. Nie do wiary, po prostu nie do wiary, jak kończy się ten wyścig. I wyjście z zakrętu rybaków i Miller, ostatnia próba ataku. Ostatni zakręt, nie da rady, nie da rady. Rob Huff zwycięża ostatni wyścig na torze w Macao. Wielka, wielka sensacja. No nikt się chyba tego nie spodziewał, tym bardziej, że przecież mogło być i tak, że Huff
Zepp zostałby już wcześniej zaatakowany przez Millera. Ależ radość w zespole Łany, no chyba sami się tego nie spodziewali. A już najbardziej zdziwiony jest Rob Huff. Monteiro tymczasem spada poza dziesiątkę prawdopodobnie, bo na mecie drugiego sektora był na dziesiątej pozycji. Zobaczymy, czy ukończy ten wyścig na dziesiątym miejscu, czy też jeszcze niżej. Thompson awansował do dziesiątej. Tak, Monteiro jeszcze niżej, ależ nieprawdopodobny pech Thiago Monteiro. Szkoda, że nie widzieliśmy dokładnie, co tam się stało, ale wszystko wskazuje na po prostu na przebitą oponę. Wielka radość w zespole.